Wraz ze swoim bratem nudził się na kwarantannie, więc znęcał się nad zwierzętami. Brzmi irracjonalnie, jednak to wydarzyło się naprawdę. Są nagrania, wiadomo, co działo się w domu. Wraz z bratem nie widział nic złego w znęcaniu się nad domowymi zwierzakami. To, do jakiego stanu doprowadzili zwierzęta, woła o pomstę do nieba. Znęcał się nad psami i kotem dla zabawy. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt szczegółowo opisał sprawę znęcania się nad jednym z domów w Wałbrzychu. Chłopcy w wieku 12 i 15 lat publikowali za pośrednictwem aplikacji TikTok krótkie filmiki, które ukazywały ogromne cierpienie psów i kota. Straszono je, drażniono, bito, kopano, podduszano, dopuszczano się nawet aktów seksualnych. Sprawa szybko została nagłośniona, jednak interwencja nie mogła przebiec tak, jak zazwyczaj. Chłopcy i ich rodzina znajdowali się pod kwarantanną. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli, szybko skompletowano potrzebne kombinezony i środki ochrony osobistej. Zwierzaki zostały odebrane, a sprawa natychmiast skierowana do sądu rodzinnego oraz prokuratury. Nad rodziną czuwa prokurator, a oprawcy trafili do młodzieżowego ośrodka socjoterapii. Na co dzień nie są grzecznymi chłopcami, w ich życiu nie brakuje używek, znęcali się też nad swoją matką. Odratowane zwierzaki były w okropnym stanie, zwłaszcza psychicznym. Zwierzęta wskutek tych wydarzeń będą miały głębokie rysy w psychice i szybko nie zaufają człowiekowi. Z domu został zabrany kilkunastoletni York, który długo musiał być źle traktowany, apatyczny, z wyłysiałą sierścią. Weterynarz określił, że to właśnie on był wykorzystywany. Genitalia psa były poranione, rozwinął się stan zapalny. Drugi odebrany psiak to około 5-miesięczny szczeniak. Maluch miał ogromnego pecha, że trafił na takich opiekunów. Był wycofany, bał się ludzi i panicznie reagował na jakikolwiek kontakt ze strony interweniujących. Przejawiał też agresję. Z domu uratowano też przestraszonego do granic możliwości kota. Źródło: Głos Wojewódzki.